Dzisiaj, tak jak wspominałam wcześniej, nie miałam zaplanowanych żadnych i umówionych żadnych spotkań, w związku z czym postanowiłam zacząć dzień od nakręcenia filmu w tym systemie 360 stopni w mieszkaniu na wynajem, które, tak jak też wcześniej Wam mówiłam, klient oglądał wczoraj i niestety nie zdecydował się na tę ofertę. Dlatego postanowiłam nakręcić filmik, żeby wzbogacić jakoś tą ofertę i szybko wynająć mieszkanie, bo myślę, że to jest dobra oferta. Dlatego pojechałam od rana. Później podzwoniłam trochę do klientów, którzy jeszcze w starym roku oglądali mieszkania na sprzedaż i no, mieli tam podjąć decyzję, tak, bo to nie były ich pierwsze wizyty. Niestety również odmówili, że to jednak nie jest to, czego szukają. No ale to jest normalne. Rzadko zdarza się, żeby ktoś kupił mieszkanie po pierwszym obejrzeniu. Jeżeli jest zainteresowany, to ten kontakt jest natychmiast i nie przeszkadzają w tym, zapewniam, żadne święta, weekendy ani inne dni wolne. Tak zastanawiałam się, co dzisiaj poruszyć i stwierdziłam, jaki temat. Pomyślałam, że może krótko coś o wynajmie, ponieważ byłam w mieszkaniu na wynajem. I takie, myślę, że przydatne informacje zarówno dla tych, którzy szukają czegoś dla siebie, jak i tych, którzy chcą wynająć swoją nieruchomość, którą posiadają. Mieszkanie, o którym wspominałam, że dzisiaj byłam je nakręcić, jest, właściciel chce wynająć, najlepiej na firmę, żeby to była tam prowadzona działalność gospodarcza, z tego powodu, że wynajęcie osobie fizycznej, no, zgodnie z naszymi przepisami, jest bardzo ryzykowne, tak? Choć no, gro wynajmów to są wynajęcia mieszkań dla osób fizycznych. O co chodzi? Właściciele coraz częściej preferują tak zwany najem okazjonalny. Różni się on tym od zwykłego wynajęcia, że wymagane jest dodatkowe takie zabezpieczenie, głównie zabezpiecza się tutaj właściciel mieszkania przed sytuacją, w której no, z jakiegoś powodu lokator nie chciałby opuścić lokalu. Nie wiem, może nie płacić i no, nie chcieć się wyprowadzić. Zgodnie z przepisami o ochronie praw lokatorów, z ustawą, nie można takiej osoby no, wyrzucić, brzydko mówiąc, z mieszkania. Do tego dochodzą okresy ochronne, tak jak w tej chwili jest okres zimowy, tak? Nie wiem, osoba, która mieszka, zachodzi w ciążę, tak? Nie ma się gdzie wyprowadzić i nie można zgodnie z przepisami takiej osoby no, pozbawić dachu nad głową. Także prawo jest bardziej po stronie lokatorów niż właścicieli mieszkań. Ale o czym chciałam powiedzieć, że takim wyjściem z sytuacji jest zawarcie umowy najmu w formie najmu okazjonalnego. Czyli do umowy najmu, którą zawiera się z strony zawierają między sobą, dodatkowo wymagany jest dokument w formie aktu notarialnego, czyli tak zwane poddanie się egzekucji. Wskazuje się przed notariuszem adres nieruchomości, do której osoba, która chce wynająć lokal, może się wyprowadzić w sytuacji, gdy na przykład umowa najmu się kończy. Dodatkowo, jeżeli się nie jest właścicielem tej nieruchomości, która na przykład jest w innym mieście, albo jest to dom, który samemu wynajmujemy, bo jest dla nas za duży,
postanowiliśmy go komuś wynająć czy użyczyć, a sami wynajmujemy lokal, tak? To wtedy wskazujemy jako to miejsce, do którego możemy się wyprowadzić, to, którego jesteśmy właścicielem, albo inny lokal, którego dodatkowo właściciel musi przedstawić zgodę, że dany najemca w razie zakończenia umowy może wyprowadzić się pod ten adres, czyli daje go zgodę. Czyli wskazanie adresu przez najemcę, do którego może się wyprowadzić, że ma gdzie się wyprowadzić, i dodatkowo oświadczenie właściciela tej nieruchomości, że rzeczywiście przyjmie pod swój dach tę osobę czy te osoby. To jest dodatkowy koszt tego aktu notarialnego, tego oświadczenia w formie aktu notarialnego, rzędu 250 zł. Zwykle ponosi go właściciel wynajmujący, właściciel mieszkania. Także to jest taka dodatkowa rzecz. Nie wszyscy chcą takie umowy zawierać z różnych powodów, czasem zupełnie niewiadomych, nie bo nie, prawda? Natomiast jest to taka forma zabezpieczenia się przed sytuacją, że no ktoś nie płaci, mieszka, skończyła się umowa, nie może się wyprowadzić bądź nie chce się wyprowadzić. Wówczas my, mając zawartą umowę najmu w formie najmu okazjonalnego, możemy wejść do lokalu i no niestety nawet bez obecności najemcy zgodnie z prawem wywieźć jego sprzęty pod wskazany adres. Ponosimy tutaj jakiś tam koszt tak przewiezienia czy tych jego rzeczy, ale pozbywamy się kłopotu. Nie mamy najemcy, który nie płaci i mieszka w naszej nieruchomości. Przy wynajmie też chciałabym zwrócić jeszcze dodatkową uwagę na to, z kim zawierana jest umowa. Często głównie najemcy nie zdają sobie sprawy, jak ważnym jest sprawdzenie, z kim podpisują umowę. Szczególnie zwracam uwagę na sytuację, kiedy właścicielem nieruchomości są dwie, na przykład małżeństwo, dwie osoby. Ktoś przychodzi, pokazuje, ogląda, doskonała oferta, atrakcyjna cenowo, atrakcyjna lokalizacyjnie, wynajmuje, podpisuje umowę z jedną z osób i na przykład po jakimś czasie pojawia się współmałżonek, który twierdzi, że on jest też właścicielem tej nieruchomości, nie wyrażał zgody, nie zawierał umowy z najemcą, w związku z czym no niestety taka umowa spowoduje, że najemca będzie musiał opuścić, jest wadliwa, będzie musiał opuścić lokal. Dlatego warto sprawdzić, poprosić właściciela, by oprócz dowodu osobistego przedstawił nam akt własności, jeżeli jest to lokal, który jest pełną własnością, ma numer księgi wieczystej, możemy poprosić o ten numer, sprawdzić, kto jest właścicielem i z kim taką umowę powinniśmy zawrzeć. Oczywiście no, zdarza się, że osoby, współwłaściciele upoważniają jeden drugiego, ale to upoważnienie musi mieć formę aktu notarialnego, tak, żeby to nie było takie ręcznie spisane oświadczenie. Najlepiej, żeby tak było. Także to tyle na temat najmu. Tak, wymyśliłam, że ponieważ dzisiaj się wokół tego tematu obracałam, postanowiłam o tym Państwu wspomnieć. Dziękuję i do zobaczenia jutro.